Już w poniedziałek podatnicy mogą wybrać, czy chcą podatek liniowy, czy chcą pozostać na ryczałcie, albo wybrać ryczałt, czy też będą się rozliczać na zasadach ogólnych. Tylko problem polega na tym, że nikt z księgowych podatkowców, Adwokatów, radców prawnych nie wie, ile będziemy płacili przy wyborze każdego z tych systemów. Nikt nic nie wie. Urzędy skarbowe strajkują, protestują, mówią, że nie wiedzą, jak rozwiązać problemy prawne. A tymczasem minister za to odpowiedzialny, były minister, pan Kościński, który właśnie odszedł, powiedział ze szczerością, Nikt nie zagłębiał się w szczegóły. Chodziło o plan. No tak, proszę Państwa. Deklaracja ministra finansów, że dokonując najważniejszej zmiany podatkowej od 30 lat, nikt nie zagłębiał się w szczegóły, na pewno wszystkich uspokaja. Chciałem Państwu zreferować nieco sprawozdanie z procesu legislacyjnego, jakie przygotował pan Krzysztof Izdebski na Twitterze. Sprawozdanie jest szokujące. Nawet dla mnie yy, było szokujące, bo nie zdawałem sobie sprawy, jak to wszystko szczegółowo przebiegało. Pan Izdebski pisze tak. Wszystko za zaczęło się 15 maja 2021 roku, kiedy to premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosili powstanie Polskiego Uład Ładu. To a propos tego, kto za to odpowiadał, bo pan Kaczyński zdaje się szuka jakiegoś układu, który mu rozwalił nowy ład, nie pamiętając, że przecież on przedstawił go jako pierwszy. Kaczyński mówił: Warto spełniać polskie aspiracje, a nawet co trudniejsze, polskie marzenia. Polski ład to ofensywa dla Polski. Tak powiedział premier Kaczyński. Wśród tych różnych propozycji pojawiła się reforma podatkowa. 26 lipca na portalu RCL. To jest jednostka Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialna za legislację. Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym no i różnych innych ustaw. 500 stron. Rządzący dali na konsultację 14 dni. Przez 14 dni ludzie mieli przeczytać. Zastanowić się i napisać uwagi. Powodem tego, że było tak krótko ogłoszono, że przyczyną jest to, że sprawa jest pilna, bo projekt realizuje zapowiedzi ogłoszone na konwencji. Była zapowiedź, musi być projekt. Wiele, wiele środowisk protestowało. Więc minister finansów 29 lipca przekazał nowe pismo, że konsultacje będą trwały do 30 sierpnia. Przyczyną było to, że Rada Dialogu Społecznego ma w ustawie 30 dni na wypowiedzenie się w sprawie projektów podatkowych, a to było no, określenie 14 dni było wprost sprzeczne z ustawą. Opinie spływały i było ich mnóstwo ponad 300. Minister finansów, pan Kościński, ja ciągle nie pamiętam jego nazwiska. No, wybitny fachowiec. Nie udało mu się wprawdzie zrobić żadnej magisterki, ale z pewnością jest doświadczonym ekonomistą, bo inaczej przecież Mateusz Morawiecki nie powierzył mu funkcji ministra finansów prawie 40-milionowego narodu. W każdym razie minister finansów bardzo szybko się uwinął z tymi opiniami. W ciągu dziesięciu nie tygodnia, przepraszam. Po tygodniu przedstawił dziesięciostronicowy raport. Już 6 września RCL poinformował, że dostali w tym dniu projekt, i w tym samym dniu już ma nad nim, miał nad nim obradować Komitet Stały Rady Ministrów. RCL alarmował, że nie są w stanie zrobić opinii na ten temat. Również inne ośrodki, MAP, zdenerwował się, że dostali wersję 6 września i dostali kilka godzin na analizę tego całego projektu. Ale 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt. Nie patrząc na wątpliwości prawników, którzy mieli dwa dni, żeby zapoznać się z największą zmianą systemu podatkowego. Nikt oczywiście się nie zapoznał. To jest czas, który jest absolutnie niewystarczający do zapoznania się z niczym. Następnie sprawa trafiła, oczywiście, do Sejmu. Całość procesu legislacyjnego w Sejmie. Trwało 21 dni. Już 17 września, czyli niecałe 10 dni po tym, jak rząd skierował projekt do Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie. Posłowie, próby, dostały 30 sekund na wypowiedź. Zobrażacie sobie Państwo? Ustawa, która zmienia nasze życie, właściwie. W życie wszystkich pracujących obywateli i otrzymujących jakiekolwiek świadczenie od państwa, płacących składki z roboty, pracujących, wystawiających faktury i tych, którzy nie wystawiają faktur. Tych, którzy pracują na zlecenie, tych, którzy pracują na umowę o pracę. I kluby parlamentarne dostały 30 sekund. Ta moja wypowiedź trwała dłużej. I to jest koniec na to, żeby klub parlamentarny, iluś tam posłów, klubą. No, Koalicja Obywatelska liczy ponad 100 posłów wybranych przez nas wszystkich w wyborach powszechnych i ich reprezentant dostał 30 sekund, żeby się wypowiedzieć na temat tego projektu. 23 września Komisja Finansów Publicznych głosami PiS oddaliła wniosek o wysłuchanie publiczne, gdzie można by się zastanowić. Posłowie zjednoczonej prawicy, pisze pan Izdebski, nie dali się zniechęcić również wypowiedziom biura legislacyjnego, który powiedział, że nie da się w takim czasie niczego rozsądnego z tym bublem zrobić. A co tam, nam? biuro legislacyjne, kiedy jest wola polityczna? Imposybilizm nie wchodzi w grę. Skoro Jarosław Kaczyński zapowiedział zmianę, to będzie to przełomowy program dla Polaków. To on będzie realizowany. Trochę się opóźniło, bo pan premier Mateusz Morawiecki, w związku z atakami medialnymi, postanowił dodać ulgę dla klasy średniej. Dał to rzecznik rządu dał na Twittera, w związku z czym wiedzieliśmy, że jest ulga. I 30 września odbyło się kolejne posiedzenie komisji, które dodało tę. Ulgę. Do dziś nie wiadomo, na czym ona polega. 1 października Sejm ustawę uchwalił, przesłał do Senatu, w której zaproponował cały szereg poprawek. Między innymi proponując, aby ten cały ład wchodził w życie rok później, żeby się nad tym zastanowić, żeby w ogóle to przeczytać. Żeby księgowi mieli czas to ogarnąć, proszę Państwa, 600 stron zmian. Nic z 15 Sejm 2 listopada poprawki odrzucił. Również tę poprawkę dotyczącą wyjścia w życie. I 15 listopada pan prezydent ją podpisał. Weszła w życie. Proszę Państwa, można powiedzieć, że to jest tragedia. Że o sprawach na które się kompletnie nie znają, decydują ignoranci. Debile można powiedzieć, bo te wszystkie zapisy, które stanowią pewnego rodzaju konglomerat różnego rodzaju zmian, pisały dzieci, które nie, miały, nie mają żadnego pojęcia o procesie legislacyjnym. Nie wiedzą, jak to funkcjonuje w praktyce. Nigdy nie prowadziły żadnej firmy, nigdy nie wystawiały żadnej faktury, nigdy nie robili niczego w Polsce i nie wiedzą, jak to w rzeczywistości funkcjonuje. Debile to naprawdę jest. Delikatne słowo, żeby określić to wszystko, co zostało zrobione w tym polskim ładzie. Jeszcze na to wszystko nakłada się wypowiedź pana premiera, który przerażony informacjami, że ludzie dostają niższe pensje, bo istotą pomysłu no, polskiego ładu było to, żeby zabrać tym, którzy lepiej zarabiają i przekazać tym, którzy mniej zarabiają. Szczególnie tym, którzy nie pracują, bo większość elektoratu PiSu jest niepracująca. Więc taki był pomysł. Tylko, że nawet ten pomysł socjalistyczny w duchu został zapisany w sposób taki, który tak naprawdę uderza najbardziej w najbiedniejszych, bo zabierają od razu pieniądze. Na wstępie większość osób. Po prostu na tym traci, w ten czy inny sposób. A jeżeli nie tracą, to dlatego, że ich księgowi źle tę sprawę byli. czyli i stracą później, jak już będą kontrole podatkowe. Pan premier, przerażony tę, tą sytuacją, ogłosił, że kto chce płacić ten podatek wedle polskiego ładu, to będzie płacił wedle polskiego ładu, jeżeli zarabia do 13 tysięcy złotych, a jeżeli będzie chciał, wedle Poprzedni system, to będzie mógł dla poprzednich. Tylko to, to. Odpowiedź jest: ustawy nie ma. Ludzie czekają, nie wiedzą w związku z czym. Do poniedziałku mają wybrać, który system chcą mm, zastosować, ale nie wiedzą, czy będzie jakaś ustawa, która zmieni te zasady dotyczące tych, którzy zarabiają poniżej 13 tysięcy, czy nie będzie. Jak będą rozliczani pracownicy? Jaka będzie składka zdrowotna? Jest totalny chaos. To się przełoży na gospodarkę w sposób prosty. Jaki jest chaos, to ludzie są ostrożniejsi, płacą większe podatki albo zamykają firmy, albo zawieszają działalność, albo unikają w ogóle płacenia podatków w ten czy inny sposób. Albo ograniczają działalność gospodarczą, bo chcą poczekać na wyjaśnienie. To, co mm, zrobiono Polakom, tym polskim ładem, to jest Zbrodnia wołająca o pomstę do nieba. Ten system był już wcześniej skomplikowany, ale jakoś funkcjonował przez lata i został zniszczony. Wprowadzono anarchię, która będzie miała wpływ i na budżet państwa, i na budżet naszych kieszeni, i uderza przede wszystkim w te osoby, które po raz pierwszy w swoim życiu doznały obniżenia pensji. Przez lata pensje podwyższano, bo był rozwój gospodarczy, a teraz dochody formalnie obniżono. Może i budżet na tym zyska, tego nie wiem jeszcze. Jak się przesadzi z podatkami, to zwykle wpływy podatkowe spadają, ale zamiarem oczywiście było to, żeby budżet zyskał, bo po prostu brakuje już pieniędzy, żeby kraść. Mo motyw całej tej. Operacji był kiedyś wyłożony przez Jarosława Kaczyńskiego w kampanii wyborczej. Powiedział, że chce zmienić elitę finansową, czyli, krótko mówiąc, wszyscy ci, którzy mają jakieś pieniądze, mają te pieniądze zawdzięczać państwu, a więc jemu i być z nim związani. Taki jest cel polskiego ładu i to, to, był, to było celem. I wściekłość Kaczyńskiego, który teraz chodzi, szuka winnego, wynika z faktu, że ten cel. Haniebny cel w gruncie rzeczy, wymiany elity nie na zasadzie pewnej konkurencji, tylko na zasadzie tego, kto ma dostęp do partii, PiS. Ten cel został fatalnie skonstruowany i można powiedzieć, nie udał się, bo uderzenie poszło we wszystkich. Dlatego tak Haczyński szuka winnego, tak, dlatego pana Kościńskiego, przypomnijmy sobie na nazwisko, wyrzucił. Jeszcze na koniec chciałem pogratulować Okręgowej Radzie Adwokackiej tego, że odstąpiła od współpracy z Funduszem Sprawiedliwości. Powodem było to, że z Funduszu Sprawiedliwości po prostu kupowało, kupo, kupiono Pegasusa. I w związku z tym działano wbrew zasadom państwa prawa i uderzano w ten sposób w demokrację. Bardzo dobrą decyzję Okręgowej Rady Adwokackiej. Myślę, że czas również wrócić do uchylony kiedyś przez Naczelną Radę Adwokacką uchwały zjazdu Adwokatury Warszawskiej, która to uchwała nakazywała czy sugerowała pełnomocnikom procesowym zwracać uwagę na to kto sądzi sprawy naszych klientów i w sytuacji stwierdzenia, że sądzi nie sędzia mianowany przez NEO KRS, po prostu z składania wniosków o ich wyłączenie celem ochrony interesów i praw naszych klientów. Ta uchwała była dobra, Warto do niej wrócić i może warto również, żeby okręgowa rada adwokacka wróciła z tematem uchwały, która została w pewien sposób zobowiązana do realizacji tego postulatu przyjętego na Walnym Zgromadzeniu Adwokatury Warszawskiej. Dziękuję Państwu uprzejmie. Jeszcze raz bym prosił o, o to, aby abyście Państwo pomogli. Reklamować ten kanał, żeby wrzucać może filmiki na, na różne miejsca w internecie, tak aby szybko rosła liczba subskrybentów, bo to stanowi, w moim przekonaniu, ten kanał. Dobre źródło do tego, aby wypracować wspólnie, tak jak jestem wdzięczny panu Izdebskiemu, że. Przygotował takie dla nas wszystkich opracowanie, wspólnie wypracować też program pozytywny, nie tylko negatywny, program pozytywny co do zmian po odejściu PiSu od władzy. Co nastąpi? Myślę, że wkrótce, a najpóźniej w przyszłym roku. Dziękuję Państwu uprzejmie.